i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będzie z wami wszystkimi. Trudne warunki dzisiaj, ale tak gdybyśmy się dzisiaj zapytali Pani Zasadowej, a jakie było jej dzieciństwo? Też było trudne. Jak było żyć? Też nie było łatwo. Szczególnie wtedy, kiedy właśnie trzeba było ten, jak to się mówi, koniec z końcem ledwo wiązać. Ale ciekawą rzeczą jest, że im trudniej, tym coś jest bardziej cenione. Jest to bardzo ciekawa zasada życiowa, na pewno Pani Zasadowa nam to potwierdzi, że często w życiu jak łatwo przyszło, to łatwo poszło. A jak się za coś zapłaciło, za coś, coś kosztowało nas bardzo dużo, cierpienia, trudu, zmartwień, kłopotu, to to jest cenne. I dzisiaj właśnie chyba bardzo cenimy ten dzień urodzin stuletni Pani Zasadowej. Parę dni temu, 2 lutego, obchodziliśmy święto Matki Bożej Gromicznej. Tam właśnie pokazywano nam dwóch ludzi, starca Symeona i prorokinię Annę, którzy ukazali nam wartość wiary. Im człowiek nieraz będzie trudniej dochodził do tej wiary, tym będzie ona cenniejsza, tym ona będzie jakąś wartością. I będzie jej ocenił. Dlatego Symeon, który czekał na Chrystusa, woła z radością: teraz, o Władco, cieszę się, że jestem wierzącym człowiekiem. Myślę, że Pani Zasadowa, której byśmy dzisiaj zapytali się, jaką receptę by nam dała na długowieczność? Jaką receptę? Odpowiedź chyba, na ile znam, a znam ją przez 20, prawie 9 lat, jest jedna odpowiedź Pani Zasadowej. Kochany, bierz takie życie, jakie Ci Bóg daje. Nie chciej mieć gruszek na wierzbie, bo nigdy gruszek na wierzbie nie dostaniesz, a za to sam zniszczysz siebie. I ten właśnie dzisiejszy dzień stulecia Pani Zasadowej cieszy nas wszystkich, ale jednocześnie uczy nas, byśmy umieli cieszyć się z życia takiego, jakie mamy. Umieli się cieszyć, bo jeśli nie będziemy się cieszyć z życia takiego, jakie mamy, to ono będzie krótsze. Bo ten bieg, który my dzisiaj dokonujemy, on nas sam niszczy. My się sami niszczymy. Ciągle mając czegoś brak. Ciągle żal do życia, albo tego nie mam, tamtego nie mam, a piątego nie mam, a dziesiątego nie mam. A Pani Zasadowa dzisiaj mówi: ale masz jedno. Masz życie. Cieszysz się z tego życia? To życie samo w sobie jest piękne. A co, chcesz być na cmentarzu? Chcesz być tam? Oczywiście. Ci właśnie ten czas dzisiejszy pomaga nam w byciu szybciej na cmentarzu. Chociażby popatrzmy się na nasz cmentarz. Ilu tam leży ludzi, którzy się śpieszyli? Czy może przyczynili się do tego, że ktoś tam leży na tym cmentarzu? Pośpiech. Korzystajmy z tego życia. Ono jest tak piękne samo w sobie. I niech to doświadczenie Pani Zasadowej nam to uświadomi. Dlatego też przeprosi Boga za nasze grzechy, byśmy mogli, dziękując Bogu za 100 lat, wyprosić dla Pani Zasadowej Boże błogosławieństwo. By dobry Bóg był z nią. By ona, tak jak do tej pory, nigdy nie bała się Boga. Tak, bo my, wielu ludzi, dzisiaj boimy się Boga. Nie tak dawno, kiedy trochę podupadał na zdrowiu, nie bała się powiedzieć: zawołajcie księdza, żeby mnie wyspowiadał i udzielił namaszczenia chory. Nie bała się. A wielu ludzi, jak ja chodzę na, chociażby po salach, mi mówią: a nie, ale proszę księdza, żeby to delikatnie, bo... A czego tu się bać? Bać się życia? Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej, on zbliżył się do niej i ją za rękę podniósł. Gorączka je opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwolił złym duchom mówić, ponieważ widziały, kim on jest. Oto słowo Pańskie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o tej, która przeżywa swoje dzisiejsze stulecie i błogosław jej przez całe jej dalsze życie. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Chrystusa. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Życzyli czy nie? No. I czego ci życzyli? 100 lat ci nie życzyli? Nie. A czego ci życzyli? Nie. No, wszystkiego dobrego. Wszystkiego życzyli najlepszego. Panu Kaziu, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wielu, wielu lat. Będziemy o to dbać. To koniecznie, to koniecznie. Zdrowia dla pani, szczęścia, opieki rodziny, żeby jak najcieplej resztę jeszcze większych lat nam nie czekało. 200 lat, 200 lat, 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech pod stołem zaśnie. 200, 200, 200, 200, niechaj żyje nam. 200, 200, 200, 200, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. 200 lat, 200 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. 200 lat, 200 lat, niechaj żyje nam. No potem jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Przed chwileczką goście zaproszeni przez panią śpiewali pani, ale coś i zmienili, zmienili coś słowa, tak? Tak. Proszę mówić, proszę mówić. A co pani śpiewali? Co? Co pani śpiewali? 200 lat. 200 lat. No bo teraz stuwa już jest. Tak, już poszła stuwa. Poszła stuwa, prawda? To tak. Pani mi powie, pani Kazimiero, czy w tamtych czasach, bo to był 12 rok, tak? Bardzo dobrze miałam. Bardzo dobrze? Tak. Dzieci pięcioro miałam. Bardzo dobrze miałam. Pani, że w tamtych czasach żyło się pani dobrze? Bardzo dobrze miałam. Dzieci dbali o mnie. Dbali o mnie, mogę powiedzieć. A mieszka pani teraz? Co? Z kim pani mieszka teraz? Ile? Z kim pani teraz mieszka? Byłam. U córki najmłodszej. Tak. Była dzisiaj piękna msza, tak? Aha, byłam. Była pani na mszy, tak? Ale ksiądz się postarał i nie robił długiej mszy. Ta. Tak. Była troszeczkę krótsza. Tak. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Żeby nie dobrzy lekarze, to pewnie takiego wieku by się nie dożyło, prawda? No, taki lekarz bardzo dobry miał. A kto się panią opiekował? O mnie. A kto się opiekował panią? Co? Jak się nazywa ten lekarz? Tak. Jak się nazywa ten lekarz? A pan Uczak. Pan Uczak, tak? Tak. Bardzo dobrze miał. Tak mnie szanował. I tak mnie liczył dobrze, że nie. Thank you.
Panie wójcie, która to jubilatka za pana urzędowania? To znaczy ja drugi raz uczestniczę w takiej uroczystości. W ubiegłym roku latem uczestniczyłem w obchodach 104. rocznicy urodzin w Sierakówku. Dzisiaj mam przyjemność wraz z panią z Kamilką Ziemierą uczestniczyć w obchodach 100. rocznicy urodzin. Bardzo serdecznie gratuluję osiągnięcia tak wspaniałego wieku i życzę jeszcze dużo, dużo lat zdrowia i wspaniałym pomyślnym życiu. Panie doktorze, jubilatka dzisiaj powiedziała, że ma naprawdę dobrego opiekuna. No ja dziękuję pani Kasiu za takie słowa, ale przede wszystkim gratuluję pani do życia tak pięknego wieku, a ja tylko taki mały paluszek przyłożyłem do tego i nic więcej, nic więcej. Bardzo się cieszę i gratuluję pani i życzę pani, żeby pani żyła jeszcze długo, długo, a ja wiem, że pani nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, że będziemy się spotykać jeszcze wiele lat na takich uroczystościach urodzinowych u pani. No. No właśnie, panie doktorze, jaka recepta na takie długie życie? Ja jeszcze nie wiem, bo babcia Kasia, jak ją nazywamy w ośrodku, jeszcze do tej pory nie wyjawiła tego, ale pracuje nad tym, pracuje. Na pewno dobry lekarz w ośrodku, to jest jedno. A całą resztę to pewnie mi babcia Kasia opowie i kiedyś się podzielimy z szerszą publicznością, tak, tą wiedzą. No to pewnie dobry lekarz, dobry wójt, żeby spokojny, prawda? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle no, takiej recepty prostej na dożycie takiego wieku nie ma. Na to się składa na pewno konstytucja organizmu. Do tego jakieś tam łód szczęścia w życiu, omijają pewne nieszczęścia. Poza tym rodzina, która się opiekuje, na której się można oprzeć, tak? Opieka lekarska, no i to wszystko razem gdzieś tam kiedyś zaowocuje, że się dożywa tak pięknego wieku. No. Pytałem mamy, jaką ma receptę na takie długie życie, to może teraz dzieci się zapytam, jaka to recepta? No, ja to receptę bym dał jak najdłuższe życie, nie? Jak najdłuższe życie. Co za recepta? Co za recepta? No dobrze się odżywiać. Proszę, no. Więcej na warzywach. Babcia mnie urodziła 6, tak? Tak, dzieciak urodziła. My bardzo mamy kochamy, jest wspaniałą matką, ma dobre serce, jest bardzo opiekuńcza, traktuje nas jednakowo, lubi śpiewać, oczywiście bardzo lubi śpiewać, jest towarzyska, zawsze uśmiechnięta, obojętnie kto przyjedzie, ma wnucząt, 12 ma wnucząt, 12 ma wnucząt, prawnucząt też i... Kilka. Także jest naprawdę wspaniałą, dobrą i opiekuńczą mamą. Dla mnie też jest, bardzo mamę kocham. Ja się teraz mamą zajmuję, bo jest u mnie, bo mieszka na Gorzewie. Tak, mieszka na Gorzewie, ale teraz jest zimno i mieszka mam u mnie w Gostyninie, na Legionów Polskich blokach. I życzę pani mamie na pewno 200 lat. 200 lat, tak. I to wszystko. Bardzo mamę kocham i szanuję, bo jest dla mnie bardzo dobra. Teraz przechodzimy do następnej siostry. Córki, no. Siostry właśnie. Tak? Siostry. Pani? No, ja też powiem, że jest dobra. Dobre było dla mnie i jest dobra. I też jej pani życzy 200 lat? No i do 200 lat, żeby żyła. I zdrowa z nami była. O, zawsze, żeby była z nami. Ja też, no. No jest bardzo była dobra i opiekuńcza, jak siostry mówiły. I, no i naprawdę bym chciał, żeby żyła jak najdłużej, jak najwięcej lat miała. I w radości, i dużo słonecznych dni, żeby miała, nic nie zabrakło. Najprawdopodobniej mama jest bardzo kochana, bo nawet synowa tutaj chciała dzisiaj z nami stanąć. A co synowa powie o teściowej? Szczerze, ja to powiem, że ja 45 lat małżeństwa, ja się z babcią nawet raz nie kłóciłam. Nawet raz. I babcia, jak pojedziemy, czy jak jedziemy, to ona tam już zawsze wie, jak to się tam zachować, mimo swoich 100 lat. Ma pewnie nalewkę swoją? No, można tak powiedzieć, tak, tak, tak. I bez poczęstunku się nie odbędzie. No życzymy razem. No życzymy babci 200 lat. Wiarę.